Bardzo serdecznie witam Was w piątek 8 maja hasłami biblijnymi na dzień dzisiejszy. Psalm 119, wiersz 77 podaje: Niech stąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył. Chociaż jest to tylko połowa wiersza, ciąg dalszy mówi: bo zakon Twój, czy też prawo Twoje jest rozkoszą moją. Drugi fragment jest z Ewangelii Marka, z rozdziału 1, wiersze 30 i 31. Teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę, choć o Pana Jezusa, i podniósł ją. I opuściła ją gorączka i usługiwała im. Na pierwszy plan wysuwa się hasło miłosierdzie. Wszyscy znamy to słowo, które w rozumieniu biblijnym odnosi się do uprzejmości, do współczucia. W Starym Testamencie taka postawa Pana Boga do człowieka wynikała z przymierza między Izraelem a Panem Bogiem. Oczywiście Bóg jest gotowy okazać miłosierdzie każdemu człowiekowi, który go szuka i pragnie pojednania z nim, ale nie dzieje się to w oderwaniu od przymierza. Dlatego psalmista Dawid w naszym wierszu pisze, że prawo jest jego rozkoszą. Dlaczego? No bo jest gwarantem, jest zapewnieniem, że Bóg się nie zmieni, nie rozmyśli, ale jaki był wczoraj, taki będzie dzisiaj i jutro. Bo tak mówi Pismo. W Nowym Testamencie miłosierdzie Boże obficie wylewa się na cały świat w osobie Pana Jezusa. Bóg posłał swojego Syna z miłości i współczucia dla rodzaju ludzkiego, aby pojednać z Bogiem tych, którzy odpowiedzą na Boży głos. Czytając Ewangelię, odkrywamy, na czym polega Boże miłosierdzie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki jest Bóg, zacznij od lektury Ewangelii. To, co powinniśmy o Bogu wiedzieć, takie minimum, taki początek, odsłania nam Jego Syn, Jego służba, Jego nauczanie, Jego cuda, które czyni i przede wszystkim Jego poświęcenie dla nas. Tak jak teściowa Szymona leżała w gorączce, tak jak potrzebowała, aby Pan Jezus ujął ją za rękę i podniósł ją, tak i my tego samego potrzebujemy. Tak jak ona wstała uzdrowiona, aby usługiwać, tak i my potrzebujemy odnaleźć swoje miejsce w Bożym planie, służąc Jemu tam, gdzie nas postawił. Czy znasz miłosierdzie Boże? Jego łaskę? Współczucie? Możesz łatwo to sprawdzić. Biblia uczy, że ci, którzy dostąpili miłosierdzia Bożego, sami będą potrafili współczuć. Ich serca będą wrażliwe, miłosierne, łagodne, pełne dobroci. Są to postawy odwrotne do tych, które znajdujemy w tym świecie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy doświadczyć Bożego miłosierdzia i to miłosierdzie dzielić. Życzę Ci dzisiaj wielu spotkań z Bożą dobrocią. Pomóż też innym tą Bożą dobroć spotkać w Tobie. Zakończymy krótką modlitwą przygotowaną na dzień dzisiejszy. Bywają dni, gdy mocno odczuwamy Bożą miłość. Zdarzają się i takie chwile, gdy nie czujemy nic. Panie, bądź przy nas, szczególnie wtedy, gdy nie dzieje się dobrze. A Bóg w swojej łasce niech wysłucha tej modlitwy w tych dziwnych czasach, gdzie w wielu miejscach nie dzieje się dobrze. Ale Ty pozostań z Bogiem, z Jego łaską i z Jego miłosierdziem.